Okej. Przerywamy na moment serię śląską, bo jeszcze troszkę i będę musiała zmienić nazwę kanału na Kryminalny Śląsk. Chociaż w zanadrzu mam już kolejne historie właśnie z tamtego rejonu. Nie wiem akurat dlaczego tak sobie ulubowałam tematy ze Śląska. Chciałam wam ci opowiedzieć historię, która mi wydała się trochę historią klasyczną, ale z takim dosyć specyficznym motywem. Zresztą sami zobaczycie. To będzie raczej jedna z tych krótszych, bonusowych spraw, ale postanowiłam ją opracować z trzech względów. Po pierwsze, bardzo mnie zaciekawiła, kiedy trafiłam na nią zupełnie przypadkiem. Po drugie, nigdzie jej nie ma, naprawdę nigdzie jej nie ma. Przekopałam cały internet, nie ma żadnej wzmianki na jej temat. Nikt nigdy raczej chyba o niej nie słyszał, mam nadzieję. A ja bardzo lubię takie sprawy, które są nowością, nie tylko dla mnie, ale też dla słuchaczy. A po trzecie, myślę, że to jest jedna z tych spraw, która da do myślenia wszystkim tym, którzy uważają, że kiedyś to były wyroki, albo że kiedyś sądy nie zatkały się z bandytami. No cóż, myślę, że już co najmniej kilka moich historii zaprzeczyło tej tezie, ale ta też rzuci nam troszkę nieco więcej światła na te rzekomo bezlitosne wyroki, więc postanowiłam wam ją opowiedzieć. No i znów przenosimy się do mojej ukochanej Łodzi, więc to też pewnie zaważyło na tym, że postanowiłam opracować akurat tę sprawę. Ale nie przeciągajmy i zaczynajmy. 25 października 1928 roku, około godziny 20, na ulicy Julianowskiej, tuż obok Parku Podmiejskiego Julianów, przechodnie odnajdują w rowie nieprzytomną dziewczynę. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest ona dość młoda, ma około 20 lat. Padają nawet określenia, że jest dość ładna. Okazuje się jednak, że na piersi dziewczęcia widnieje wielka czerwona plama. Dziewczyna prawdopodobnie nie żyje. Od razu zostaje zawiadomiona komenda policji przy ulicy Zgierskiej, znajdująca się naprzeciwko parku, tuż przy przystanku tramwajowym. Funkcjonariusze, którzy pojawiają się na miejscu, a którymi kieruje nadkomisarz Weyer, mają nie lada zagadkę. Okazuje się, że dziewczyna została ugodzona prosto w serce. Niestety, nieznane są jej personalia, ponieważ pomimo dokładnego przeszukania nie znaleziono przy dziewczynie żadnych dokumentów, które mogłyby naprowadzić policję choćby na miejsce jej zamieszkania. Przybyły lekarz stwierdza, że śmierć nastąpiła jakieś 2 godziny wcześniej, czyli około 6 wieczorem. Ciało dziewczyny zostaje przewiezione do prosektorium, które znajduje się przy ulicy Łąkowej. Następnego dnia na ciele ofiary lekarze w kostnicy odnajdują tatuaż. W roku 1928 tatuaże nie są aż tak często spotykane. Tatuowanie jest raczej zarezerwowane praktycznie jedynie dla bywalców więzień, więc jest to bardzo duża wskazówka dla policji, która pomaga im ustalić personalia dziewczyny. Okazuje się, że jest to 16-letnia lub według innych źródeł 17-letnia Wiktoria Cieślak. Wiktoria jest, a raczej teraz już była, najstarszą córką dozorcy domowego zamieszkałego przy ulicy Marysińskiej 2. I okazuje się, że faktycznie ten tatuaż pokazywał, że była bywalczynią więzień i jest z niej raczej było niezłe ziółko. Miała bardzo złą opinię wśród sąsiadów oraz znajomych. W wieku 15 lat została skazana na 2 lata więzienia za kradzież. Dopiero przed tygodniem wyszła na wolność, a w tym czasie już zdążyła okraść swoich rodziców i uciec z domu. Była widywana w towarzystwie przestępców kryminalnych, nic więc dziwnego, że pierwsze podejrzenia padają właśnie na znajomych dziewczyny. Tym bardziej, że na miejscu znalezienia ciała nie było widać żadnych śladów walki. Policja więc założyła, że zbrodnia musiała zostać popełniona z zaskoczenia przez kogoś, kto był na tyle bliski ofierze, że ta nie spodziewała się takiego ataku z jego strony. Od razu więc odnajdują znajomych Cieślakówny, z którymi ta często dokonywała kradzieży. Cała zgraja zostaje aresztowana i przesłuchana. Okazuje się jednak, że jest to ślepy trop,
ponieważ wspólnicy dziewczyny cały dzień 25 października spędzili poza łodzią. Całkowicie wykluczało więc to ich udział w zbrodni. Policji udaje się jednak dojść do informacji, dzięki której dowiedziano się, że Wiktoria utrzymywała kontakty intymne z dwoma bałuckimi apaszami, czyli prościej mówiąc rabusiami należącymi do świata przestępczego. Wydają się oni podejrzani zwłaszcza dlatego, że podczas przesłuchania świadków na miejscu zbrodni dwie małe dziewczynki powiedziały funkcjonariuszom, że tego dnia widziały Wiktorię właśnie około godziny 6 wieczorem, czyli tuż przed jej śmiercią, jak spaceruje z dwoma mężczyznami. Dodatkowo kilka dni przed znalezieniem ciała Cieślakówny ci sami osobnicy dotkliwie poturbowali dziewczynę na ulicy Marysińskiej, zarzucając jej, jakoby ta zdradzała ich z jakimś trzecim mężczyzną. Policja więc aresztuje podejrzanych osobników, jednak ci podczas przesłuchania kategorycznie zaprzeczają, jakoby mieli cokolwiek wspólnego ze śmiercią dziewczyny. Policyjnym wywiadowcom udaje się jednak odnaleźć kolejny trop. Okazuje się, że jest nim koleżanka Cieślakówny, z którą ta tego krytycznego dnia była umówiona na grzybobranie w zamiejskim lesie. To Rosalia Adach, najmłodsza córka dozorczyni domu przy ulicy Aleksandryjskiej 17, dziś prawdopodobnie Aleksandrowskiej 17. Adachówna, zapytana o śmierć koleżanki, początkowo plącze się w zeznaniach. Twierdzi, że z całą sprawą nie ma nic wspólnego. W końcu jednak wzięta w krzyżowy ogień pytań, przyznaje się. Mówi, że to właśnie ona ugodziła koleżankę nożem. Twierdzi, że zrobiła to po to, aby uchronić dobre imię swojej matki. Cieślakówna miała rzekomo ubliżać Antoninie Adach, twierdząc, że ta jest damą do towarzystwa i lekko się prowadzi. Rosalia nie chciała słuchać obelg, jakie wygłaszano w kierunku jej matki. Ostrzegła więc Wiktorię, że jeżeli ta nie odszczeka tego, co właśnie powiedziała, to ją zabije. Dziewczyna miała stwierdzić, że żadnych słów nie cofnie, bo to szczera prawda. Rosalia, niewiele myśląc, wyjęła spod chustki nóż i ugodziła swoją koleżankę. Przestraszywszy się tego, co właśnie uczyniła, zostawiła Wiktorię na pewną śmierć, sama oddalając się czym prędzej z miejsca zbrodni. Po wszystkim udała się do domu. Tutaj należy zaznaczyć, że wersja wydarzeń podana przez Adachównę zmieniała się kilkukrotnie. Krążyła również wersja, że zarówno Rosalia, jak i Wiktoria podkochiwały się w jednym i tym samym chłopaku. Żadna z nich nie chciała ustąpić i pojawiły się między nimi na tym tle nieporozumienia. Tego dnia, wracając z grzybobrania, miały pokłócić się o to, której z nich bardziej należą się względy chłopaka. Podczas przepychanki, którą wygrywała Cieślakówna, była bowiem dużo silniejsza od Rosalii, Adachówna miała chwycić za nóż i pozbyć się tym samym swojej rywalki. Ale pojawiła się też trzecia wersja, moim zdaniem troszeczkę kuriozalna, ale była to wersja, która pojawiła się w prasie, która opisywała proces apelacyjny. Według Gazety Rybnickiej, Sztandaru Polski, dziewczęta miały pokłócić się o rydza. I tak, dobrze słyszycie. Według gazety w sądzie apelacyjnym padła teza, jakoby Cieślakówna oraz Adachówna pokłóciły się o dorodnego grzyba, którego zobaczyły w lesie pośród muchu. Ani jedna, ani druga nie zamierzały odpuścić. Każda z nich chciała wziąć rydza do swojego koszyka, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. W końcu doszło między nimi do szarpaniny i przepychanki, a ponieważ Wiktoria była potężniejsza od Rosalii, argument siły przeważył na jej korzyść. Wtedy to właśnie Adachówna, wzburzona, miała chwycić za nóż. Która z tych wersji jest prawdziwa? To już jest wasza decyzja, ponieważ gazety naprawdę nie były w tym zgodne, a nawet w artykule opisującym proces Adachówny nie było żadnej wzmianki w tym temacie. Pojawiła się jedynie informacja mówiąca o tym, że Cieślakówna zginęła podczas awantury,
Jednak temat tej awantury nie został ujawniony na łamach gazet. Nie wiem, czy został on poruszony w sądzie, czy nie, ale prawdopodobnie tak, musiał być poruszony. Ale ta sprawa nie budziła aż takiego zaciekawienia i zainteresowania, żeby proces był aż tak szczegółowo opisany w prasie. Myślę, że równie ciekawą kwestią w tym wszystkim jest fakt, że gazeta Głos Polski pokusiła się o reportaż, który w dzisiejszych czasach mógłby zostać przeprowadzony przez jakikolwiek program interwencyjny w telewizji, ponieważ dziennikarze udali się na miejsce zamieszkania młodocianej Adachówny, czyli do domu na ulicy Aleksandryjskiej 17. W reportażu chciano opisać życie Rozalii, pokazać jej warunki mieszkalne oraz porozmawiać o dziewczynie z najbliższymi. I tak oto dzięki reportażowi dowiadujemy się, że mieszkanie, w którym mieszkała Rozalia wraz z rodziną, to maleńki pokój pod schodami mierzący jakieś 2 metry szerokości na 3 metry długości. Dziennikarz posuwa się nawet do tego, że określa mieszkanie rodziny Adachów jako ciasną ubikację, nad którą nisko rozłożony jest sufit. Czyli można śmiało stwierdzić, że 5-gwiazdkowy hotel to raczej nie był, a anturaż raczej nie przypadł naszemu reporterowi do gustu. Pomimo tak małego metrażu w mieszkaniu o pokoju znajdują się 2 łóżka, stolik, ławka i kuchenka. Pomieszczenie zamieszkuje 5 osób, matka Antonina Adach oraz 3 jej córki. Mania, Rozalia oraz Józefa. Z Józefą mieszka również jej maleńkie dziecko. Reporter najpierw przeprowadza rozmowę z Józefą Adach, którą, jak opisuje, spotkał w ciemnej, krytej sklepieniem bramie. Dziewczyna ta mówi, że jej siostra nigdy nie sprawiała problemów. Na ogół zachowywała się dobrze. 25 października wróciła do domu około godziny 20. Nie wspominała nic o tym, co się stało. Po prostu od razu położyła się spać. Kiedy do mieszkania przybył funkcjonariusz policji, Rozalii akurat nie było w mieszkaniu. To właśnie Józefa odebrała wezwanie do stawienia się na komendę policji dla swojej najmłodszej siostry. Jak wspomina kobieta, Rozalia, kiedy tylko otrzymała list do ręki, z płaczem wybiegła z domu i udała się na komisariat, gdzie od razu została zatrzymana. Józefa Adachówna z płaczem opowiada, że nigdy u nich w domu nie było niesnasków, a kłótnie zdarzały się naprawdę bardzo rzadko. Nikt nie spodziewał się, że najmłodsza z sióstr byłaby skłonna dokonać tak okropnego czynu. W tym miejscu należy powiedzieć, że dziennikarz w swoim reportażu dosyć mocno podkreślił, że Józefa Adach jest panną, a jednak na pytanie o maleńkie dziecko trzymane przez nią w rękach z zażenowaniem odparła, że to ona jest jego matką. Tak jakby pan redaktor chciał podkreślić, że nie do końca wszystko w tej rodzinie było w porządku. W latach 20. XX wieku raczej nie zdarzało się, żeby dzieci wychowywane były bez ojca. Znalazłam nawet informację, że w Łodzi w roku 1926 odsetek dzieci ze związków pozamałżeńskich wynosił zaledwie 5% i zazwyczaj dotyczył on marginesu społecznego. Nieco wyższy był w Warszawie, tam było to 7%. Dla porównania w roku tym samym, czyli 1926, w miastach niemieckich ten odsetek był naprawdę zdecydowanie wyższy. W Dreźnie wynosił 25%, a w Monachium nawet 33%. A jak wygląda to teraz? W roku 2013 wskaźnik urodzeń ze związków pozamałżeńskich, patrząc na statystyki ogólnopolskie, wynosił 23%. Spora różnica, prawda? A i tak nie jest to tak strasznie wysoki wynik, ponieważ w takiej Francji czy Belgii wskaźniki pokazują, że aż 50% dzieci rodzi się ze związków niesformalizowanych. Tak to zmieniła się nasza mentalność na przełomie niespełna 100 lat. Mówię o tym tylko po to, żeby zobrazować wam to wszystko. Taka mała dygresja. Wróćmy jednak do naszego reportażu.
Po rozmowie z Józefą dziennikarz zaczyna wypytywać 50-letnią Antoninę Adach. Kobieta początkowo dosyć niechętnie rozmawia o aresztowaniu swojej córki. Z czasem jednak staje się coraz bardziej otwarta. Zalewa się łzami i mówi: mój mąż nieboszczyk i my wszyscy od dziada pradziada nie znaliśmy nawet sądów. Wszystkiemu winne są koleżanki, które sprowadziły ją z uczciwej drogi, a zwłaszcza Cieślakówna. Podobno Wiktoria Cieślak w dniach poprzedzających tragedię zaczęła bardzo często odwiedzać Rozalię. Nie podobało się to rodzinie dziewczyny, gdyż Cieślakówna była dosyć mocno znana jako notoryczna złodziejka. O całym zajściu, które wydarzyło się na ulicy Julianowskiej, rodzina twierdzi, że nic nie wiedziała. Rozalia bowiem nic na ten temat nie mówiła. Nieco gorsze zdanie o całej rodzinie mają sąsiedzi, no bo przecież kto inny wie więcej o naszym życiu niż sąsiad. Informują oni prasę, że Rozalia pomimo młodego wieku miała już dwóch kochanków i powoli szła w ślady swojej starszej siostry, Józefy, która, jak wiemy, niedawno powiła nieślubne dziecko. W mieszkaniu Adachów, a raczej w tym pokoiku mieszkalnym, co niedzielę dochodziło do libacji alkoholowych, a uczestnikami tych posiadówek były, jak to określił monitoring sąsiedzki, szumowiny podmiejskie. Jak się okazało w toku śledztwa, w grzybobraniu w Lasku Łagienickim udział brały nie tylko Adachówna i Cieślakówna, ale również kilkoro ich znajomych. Mania Adach, czyli starsza siostra Rozalii, Czesława Duszyńska, Stanisław Murowański, Kazimierz Kociak, Bronisław Wolski oraz Czesław Gałązkowski. Wszyscy oni zeznają w procesie Adachówny, która, jak się okazało, na ławie oskarżonych zasiadała nie sama, bowiem za jej pomocnicę została uznana Czesława Duszyńska, która według prokuratury była z Rozalią w chwili popełnienia przestępstwa, a więc co za tym idzie, bardzo prawdopodobne jest, że pomogła ona dziewczynie w dokonaniu tego czynu. Znajomi dziewczyn zeznają, że feralnego dnia grzybobranie trwało od 10 rano do godziny 5 po południu. W drodze do domu pomiędzy Cieślakówną a Adachówną i Duszyńską, która stanęła w obronie Adachówny, wynikła sprzeczka. Chłopcy początkowo próbowali załagodzić spór, ale widząc, że nic to nie daje, zostawili dziewczyny w tyle, a sami wraz z Manią Adachówną ruszyli przed siebie. Po chwili dziewczyny dogoniły swoich towarzyszy. Na pytanie o Cieślakównę, której brakowało, Rozalia odparła: Wikta uciekła w pole. W nikim wtedy nie wzbudziło to żadnych podejrzeń. Dziewczyny zachowywały się spokojnie, normalnie, no a skoro pokłóciły się tak mocno, to najwyraźniej założono, że Cieślakówna postanowiła obrażona wrócić do domu sama. Dopiero nazajutrz wszyscy dowiedzieli się, że w alejce folwarcznej w rowie znaleziono ciało młodej dziewczyny. Jak się później okazało, była to właśnie Wiktoria Cieślak i wtedy to towarzyszom dziewczyn zapaliła się taka czerwona lampka ostrzegawcza. Nie wiedząc czemu, nikt z nich jednak tego faktu policji nie zgłosił. Duszyńska została zatrzymana i oskarżona, ponieważ to właśnie ona towarzyszyła Adachównie w momencie popełnienia zbrodni. Zachodziło więc dosyć spore podejrzenie, że dziewczyny działały razem. Czesława jednak uparcie przez cały proces oraz moment śledztwa nie przyznawała się do swojego udziału w tej zbrodni. Jak zeznała przed sądem, Cieślakówna spowodowała awanturę z nami i uderzyła kilkakrotnie Adachównę. Wówczas stanęłam w jej obronie. W pewnej chwili Rozalia Adach, zdając sobie sprawę z tego, że nie ma ona szans przeciwko silniejszej Cieślakównie, wyciągnęła nóż. Ugodzona Cieślakówna zachwiała się i upadła.
Z ziemi już się nie podniosła, a dziewczyny szybko uciekły, bojąc się konsekwencji swojego czynu. Sąd pod przewodnictwem sędziego okręgowego Ilinicza, w asyście sędziów Kopaczewskiego i Fajta, podjął decyzję o skazaniu 17-letniej Adachówny na 3 lata pozbawienia wolności. Ze względu na brak dowodów przeciwko Duszyńskiej oraz braku jej przyznania się do winy, Czesława została oczyszczona z zarzutów i całkowicie uniewinniona. Wiem, że wyroki te nie zadowoliły prokuratury i wnosiła ona o apelację, którą rozpatrywał sąd w Warszawie. Właśnie wtedy to pojawiła się ta informacja, jakoby podczas przewodu sądowego apelacyjnego wyszła na jaw motywacja tej zbrodni, którą właśnie był rzekomy rydz, o którego dziewczęta rzekomo się pokłóciły. Ile w tym jest prawdy, nie wiem. Ale teoria była dosyć ciekawa, trzeba przyznać. Niestety ta sprawa nie budziła już takiego dużego zainteresowania zarówno w Łodzi, a tym bardziej w Warszawie, więc nie udało mi się nigdzie dowiedzieć, czy wyroki na dziewczynach zostały podtrzymane, czy też zmienione. Ale myślę, że już ten wyrok 3 lat dosyć jasno pokazuje wam, że te sądy w dwudziestoleciu międzywojennym jednak nie zawsze były tak surowe. 3 lata za odebranie życia swojej koleżance? Myślę, że naprawdę w dzisiejszych czasach można dostać więcej chociażby za oszustwa podatkowe. Tak więc z tymi surowymi wyrokami w latach dwudziestolecia międzywojennego jednak różnie to bywało. I to już jest koniec tej troszeczkę krótszej historii, ale mimo wszystko moim zdaniem bardzo ciekawej, zwłaszcza motyw zabójstwa za grzyba wydaje mi się dosyć interesujący. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sprawie. Jaki motyw według was był tym najbardziej prawdopodobnym i czy faktycznie jeden mały rudy rydz może tak poróżnić 2 dziewczyny, aby jedna z nich straciła życie? Ja się z wami już dzisiaj żegnam. Wracam do kolejnej sprawy ze Śląska. Mam nadzieję, że już niedługo pojawi się ona na kanale. A teraz trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.